Szaleńczaki. Jerzy Niemczuk. Telefoniczna pomyłka. Gdy Papel i Papla wrócili z wycieczki za miasto, zastali mamlę bardzo czymś poddenerwowaną. Stała na progu i ponaglała rodzinę gestami. Nie chciała powiedzieć, co się stało. Sami zobaczycie. Patrzyli, nie wierząc własnym oczom. Na środku pokoju stał telefon. I co teraz będzie? Papel, ja już mam dosyć różnych niespodzianek. Telefon? Odezwała się Papla. Mamy telefon, fajnie. Łatwo powiedzieć. Telefon, niecierpliwiła się mamla. A ja już tu byłam sama z tym wszystkim i o mało się nie rozchorowałam. Skąd on się tutaj wziął? Zapytał Papel. Ty się pytasz? Ja nic nie wiem. Papel był zaskoczony. Czy ten telefon dzwonił i mówił, że jest do mnie? Całe szczęście, że on chyba nie dzwoni. Westchnęła mamla, tylko tego nam brakowało. Szkoda, odezwała się Papla. Mogłabym gdzieś zadzwonić, ale nie wiem do kogo i nie znam numeru. Mamla nie chciała słyszeć o żadnym dzwonieniu. Nie dotykaj, nie ruszajcie, dopóki się nie wyjaśni. Papel próbował ją uspokoić. Nie denerwuj się, mamla. W końcu to tylko telefon. Z jednym można sobie poradzić. Słyszałem o kimś takim, kto miał 10 telefonów i któregoś dnia wszystkie zaczęły dzwonić naraz. I ten ktoś zaplątał się w sznury i trzeba było go z tej plątaniny wycinać nożyczkami. Ale z jednym telefonem można sobie spokojnie poradzić. Trzeba tylko uważać, łatwo powiedzieć, spokojnie. Mamla tak się zdenerwowała, że od razu chciała dzwonić po lekarza. No tak, zauważyła Papla. Miałaś telefon pod ręką. Zdarzają się jeszcze gorsze rzeczy, stwierdził Papel, obchodząc aparat dookoła. Słyszałem dzisiaj o pewnym podróżnym, który pewnego dnia tak się zdenerwował, że zgubił pieniądze i aż się rozchorował na świnkę, koklusz i różyczkę. Dobrze, że to nie ja znalazłem te pieniądze, bo pewnie bym się tym wszystkim zaraził. Chciał sprawdzić, czy telefon działa, ale mamla stanowczo się nie zgodziła. Uważała, że jest to sprawa bardzo niejasna, a nawet tajemnicza i może z niej wyniknąć coś nieprzyjemnego. Papla była zawiedziona. Po co telefon, skoro nie można dzwonić? Siedli na krzesłach i czekali, co będzie. Nic nie było, tylko mamla denerwowała się coraz bardziej. Najważniejszy jest spokój, przekonywał ją Papel. Trzeba do tego podejść spokojnie. Wstał z krzesła, a mamla krzyknęła piskliwie – Papel, nie podchodź! Nie mógł się przecież tak po prostu sam zainstalować, mruczał Papel pod nosem, przechadzając się po pokoju. Chyba, że jest wyjątkowo nowoczesny i sam lata od gniazdka do gniazdka. W coś takiego nigdy nie uwierzę, powiedziała mamla. Ho, ho! Roześmiał się Papel z wyższością, bo o nowoczesnych urządzeniach wiedział dużo więcej od mamli, choć mamla uważała, że dużo mniej niż mu się wydawało. Tym bardziej, że było zupełnie inaczej, powiedziała mamla. Smażyłam naleśniki, znowu naleśniki. Papla skrzywiła się. Miały być pierogi. Pierogi były wczoraj, zauważył Papel. Przy trzecim naleśniku zapaliła się patelnia. Papel zmarszczył brwi i wyraził przypuszczenie, że to mógł być ten moment, kiedy pojawił się niespodziewany telefon, wykorzystując zamieszanie z powodu patelni. Telefon pojawił się później, a najpierw przyszło dwóch takich w kombinezonach, którzy wyglądali bardzo służbowo. Mieli takie miny, mamla pokazała, jakie to były miny i nie wyglądało to przyjemnie. Zapytali, co ja tu robię. Powiedziałam, że smażę naleśniki. Większy powiedział, że naleśniki go nie interesują, a mniejszy powiedział, że nie interesują go naleśniki z serem. Potem zapytali, czy mogą wejść. A ja zapytałam, w jakiej sprawie. Powiedzieli, że w sprawie telefonu. A ja powiedziałam, że nie mamy tu telefonu, a oni powiedzieli, że właśnie o to chodzi. A więc o to chodzi, stwierdził Papel. A jak wychodzili, to już nic nie chcieli mówić, a potem zobaczyłam ten telefon i tak się zdenerwowałam, że o mało nie zadzwoniłam do lekarza. A potem wy przyszliście i zaczęłam opowiadać i myślałam, że może Papel coś wie, ale nie wiedział i chciał wiedzieć dokładnie, więc zaczęłam opowiadać, że smażyłam naleśniki. Znowu naleśniki, wtrąciła Papla krzywiąc się. Miały być pierogi. Pierogi były wczoraj, zauważył Papel.
Przy trzecim naleśniku przypaliła się patelnia, ciągnęła Mamla i wtedy Papel wyraził przypuszczenie, że to właśnie w tym momencie mógł się pojawić telefon. A Mamla powiedziała, że najpierw pojawiło się dwóch takich w kombinezonach, a Papel zauważył, że już słyszał o takim przypadku. Bo Mamla opowiada to jeszcze raz, wtrąciła Papla. I znowu są naleśniki, a miały być pierogi. Pierogi były wczoraj, zauważył Papel. A Mamla znów przypomniała, że przy trzecim naleśniku przypaliła się patelnia. Gdy nagle rozległ się ostry i nieprzyjemny dzwonek. Cała rodzina podskoczyła gwałtownie na krzesłach, a telefon dzwonił jak oszalały. Papel ostrożnie wyciągnął rękę. Papel, nie! Krzyknęła Mamla, a potem zapytała szeptem, czy telefon wie, że oni tu są? Papel wzruszył ramionami. Nie miał pewności. Z tymi nowoczesnymi urządzeniami nigdy nie wiadomo. Dzwonek ucichł po kilku minutach. Przestał, odetchnęła Mamla. Może już nie zadzwoni. Teraz to robią takie telefony, odezwał się Papel, że w ogóle nie trzeba mówić. Same do siebie dzwonią i rozmawiają, a potem taki Papel jak ja musi za nie płacić rachunki. To może być jeden z tych. Nie chciał ze mną rozmawiać i w ogóle dzwoni, kiedy mu się podoba. Zmartwiła się Mamla. Chyba nie, ten nie wygląda. Dzwonek rozległ się powtórnie. A może wyjdziemy z domu? Powiedziała szeptem Mamla i wrócimy po cichu w nocy. Znudzi mu się dzwonić przez cały dzień. A jeżeli to coś ważnego? Zapytała Papla. Mamla upierała się, że najlepiej wyjść z domu. Mogę mu powiedzieć, żeby przestał dzwonić, powiedziała Papla. Przecież po to jest telefon, żeby do niego mówić. Mamla nie była tego taka pewna. Ty też tak uważasz, Papel? Zapytała ostrożnie. W zasadzie tak, odparł. Dobrze, jak sobie chcecie. Ja ostrzegałam. Kto z kim... To kto z nim porozmawia? Papla wyciągnęła rękę po słuchawkę, ale na to Mamla stanowczo nie chciała się zgodzić. Pierwsza doskoczyła do aparatu i przyłożyła słuchawkę do ucha. Do niego się mówi, halo, podpowiadała jej Papla. I Mamla odezwała się wreszcie znękanym głosem. Halo, to ja? O co mu chodzi? Dlaczego dzwoni? Tu jest spokojny dom i żadnych telefonów nie było. Co mówi? Mamla, powiedz, co mówi. Pytał Papel, a Mamla ogarniała się przed nim, machając ręką. Jak to kto? No, to ja mówię, krzyczała Mamla do słuchawki. Uprać? Dlaczego? Chcę, żebym uprała pościel, szepnęła do Papla, zasłaniając dłonią słuchawkę. Może jak upiorę, to się odczepi. Ale przecież dopiero co uprałam. No nie jest brudna. Papel, o co mu chodzi? Daj, teraz ja. Wyrwał słuchawkę z rąk Mamli. Halo, ja teraz mówię, tak ja. Dlaczego mam być kierownikiem pralni? Nic mi o tym nie wiadomo. Jestem kierownikiem samego siebie. Firma Papel. Nie pralnia, tylko Papel. Też na P, ale to zupełnie coś innego. Ja nie piorę, ja brudzę, a pierze Mamla. Nie pralnia, tylko Mamla. Czy ja wyglądam na kogoś, kto mieszka w pralni? Krzyczał Papel. Rozumiem, że przez telefon nie widać, no, ale ja wiem, jak wyglądam. Proszę. Nie, nic nie szkodzi. Odłożył słuchawkę. Papel, i co, mam prać? Dopytywała się Mamla. Teraz wszystko jest jasne, odparł Papel. A co z tym praniem? Prać nie musisz. Może wypłuczę albo wyprasuję dla świętego spokoju. Wszystko się wyjaśniło. Możemy się nie przejmować, powiedział Papel. To jest pomyłkowy telefon. Pomyłkowy, odetchnęła Mamla. Obiecał, że więcej nie będzie. On dzwonił do pralni. Następnego dnia przyszło dwóch takich w kombinezonach. Patrzyli na Papla surowo. Dlaczego nie powiedzieliście, że to nie wasz telefon? Zapytał większy. Mnie nie było w domu, tłumaczył się Papel. A Mamla smażyła naleśniki i przy trzecim nas nie interesują naleśniki, tylko telefony, powiedział większy. A wy nie macie telefonu, dodał mniejszy. I rzeczywiście po telefonie nie zostało ani śladu. A teraz kolej na was. Czytajcie swoim dzieciom. Rano i wieczorem. Rano i wieczorem. Codziennie. 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 Nikt tego nie zrobi lepiej niż wy. Czytać każdy może. Czytać każdy może. Czytać każdy może!
czytać każdy może.